Anna Kluczyńska, witam Was na kanale W Sercu Polski. Moi drodzy, nowy miesiąc, nowe wyzwania, nowe projekty. Chciałabym tym odcinkiem rozpocząć nową serię na moim kanale W Sercu Polski. Ta seria będzie się nazywać Jak spędzić weekend w naszym regionie. Będę w tej serii opowiadać o różnych ciekawych wydarzeniach, które będą miały miejsce w Zgierzu, Ozorkowie, Aleksandrowie, Parzęczewie. Tak naprawdę, gdzie Wy byście chcieli, żebym tutaj w naszym regionie opowiedziała o zbliżających się wydarzeniach weekendowych, ale też ewentualnie zahaczające o wydarzenia, które rozpoczną się w zbliżającym się tygodniu. Chciałabym też na moim kanale rozpocząć również inne cykliczne serie, myśl o dwóch. O czym one będą, to dowiecie się wkrótce, na razie niespodzianka. I chciałabym, żeby ogólnie te wszystkie nowe serie były cykliczne. Czyli tak jak ta, jak spędzić weekend w naszym regionie, będzie, dajmy na to, w piątki o 16, może uda mi się trochę wcześniej, a jakieś tam inne, dwie kolejne serie będą na przykład, nie wiem, we wtorek o 18 i w czwartek o 16. Te dni i godziny są jeszcze do ustalenia, natomiast chodzi mi o to, żebyście wy mieli poczucie, że na przykład w dany dzień, o danej godzinie nowy materiał z nowej serii się pojawi. I tak na pewno będzie teraz, jeżeli chodzi o piątki, właśnie o tą serię, którą rozpoczęliśmy. Bardzo Was proszę, żebyście też zostali do końca tego odcinka, bo mam też jedną ważną sprawę Wam do przekazania. A zatem myślę, że możemy ruszać z planem na najbliższy weekend. Rozpocznę od dzisiejszego dnia, czyli od piątku, od Zgierza. Zatem w Zgierzu dzisiaj o 17 i o 19 będą miały miejsce projekcje filmowe, już Wam mówię czego. O 17 będzie film familijny o psie, który jeździł koleją, natomiast o 19 będzie Ukryta sieć i to będzie thriller. W sobotę w Zgierzu będzie wydarzenie bezpłatne, natomiast trzeba się zarejestrować najpierw i to wydarzenie nazywa się Koduj z gigantami w krainie przyszłości. To jest już 13. edycja, będzie ona miała miejsce na ulicy Długiej 5. Są to zajęcia dla dzieci i tam będą trzy grupy wiekowe, 7-9 lat, 10-12 oraz 13-18. I tak jak mówiłam, trzeba się najpierw zarejestrować na stronie kodujzgigantami.pl lub zadzwonić pod numer 782 80 90 80. O 16 na stadionie Mosiru przy Wschodniej 2 odbędzie się mecz. I to będzie mecz piłki nożnej MKP Boruta Zgierz kontra MKS Ceramika Termoton Opoczno. I to będzie czwarta liga łódzka. Co w niedzielę? W niedzielę w Zgierzu odbędzie się w godzinach od 18 do 21 w Starym Młynie. To będzie koncert André Rieu. I co mogę o tym powiedzieć? Mogę o tym powiedzieć tyle, że to będzie jakby projekcja letniego koncertu tego skrzypka. Jest to holenderski skrzypek i on co roku w swoim mieście, jest to jego rodzinne miasto i tutaj mogę mieć problem z odczytaniem, Maastricht, chyba tak to się czyta. Jest to właśnie jego coroczny koncert lipcowy, którego będzie właśnie transmisja w Starym Młynie w Zgierzu na ulicy Długiej 41A od godziny 18 do 21. Oczywiście bilety można kupić w Starym Młynie w Zgierzu, online, tudzież na miejscu. I tak, w Ozorkowie, teraz przejdźmy do Ozorkowa, w niedzielę od godziny 15 wydarzenie będzie miało miejsce w MDK-u, czy właściwie przy MDK-u, przy ulicy Listopadowej 6B. Patronatem objął to burmistrz miasta Ozorkowa Jacek Socha. I co nas czeka 3 września? Przede wszystkim czeka nas spotkanie z Lady Famą. Z tego co pamiętam, bo byłam na kilku takich wydarzeniach, Lady Fama jest takim już
gościem stałym, jeśli chodzi o jakieś wydarzenia, atrakcje dla dzieci w Ozorkowie. I tam Lady Farma przygotowała przedstawienie, które się nazywa Kraina Kwiatów. Będą również lody, grill, strefa fitness i porady dietetyka, gry, zabawy i konkursy. Czyli jak widać, nie tylko rzeczy dla dzieci, ale również dla dorosłych i młodzieży. A będą też dmuchańce. To jest chyba taka dość ostatnio popularna atrakcja dla dzieci. To tyle, jeśli chodzi o ten mój najbliższy region. Natomiast chciałabym, żebyście napisali mi w komentarzu, jakie miasta Was jeszcze interesują. Czy właśnie interesuje Was Aleksandrów Łódzki, może Stryków, a może Łódź? Bo ja chętnie też sprawdzę, jakie wydarzenia są w Łodzi w najbliższy weekend i w tygodniu. Natomiast nie wiem, na ile mam tutaj łódzką widownię, więc bardzo proszę, żebyście mi dali znać. Czy to w komentarzu, czy mailowo w sercu polski@gmail.com. I jeszcze Was proszę o jedną rzecz, jeśli chodzi o Waszą aktywność. Jeżeli wiecie o jakimś ważnym wydarzeniu, fajnym wydarzeniu, a ja na przykład no, też nie wszędzie dotrę, to napiszcie do mnie, bo może być tak, że wydarzenie jest, no nie wiem, może jakoś gorzej rozpromowane, czy po prostu, no właśnie, ja do tego nie dotarłam, ktoś inny może też nie dotarł, a ewentualnie chciałby się wybrać, więc możecie do mnie napisać, że na przykład w takim a takim dniu takie i takie wydarzenie się wydarzy. Nie no, będzie miało miejsce. I na zakończenie. Chciałabym, aby mój lokalny kanał w dalszym ciągu się rozwijał. No, jak można się domyślić, potrzebne są do tego fundusze. Na Buy Coffee możecie mi postawić tak zwaną wirtualną kawę. Jeśli doceniacie moją twórczość, chcecie, aby kanał w dalszym ciągu się rozwijał, to polecam Wam postawić mi tę wirtualną kawę. Link do Buy Coffee tu będzie w opisie do odcinka. I na zakończenie, tak jak zawsze, proszę Was o łapki w górę na moim kanale, komentarze, udostępnienia oraz subskrypcje. Moje dane do sociali są w opisie, czyli Instagram, TikTok, Facebook oraz adres mojego maila. Także do zobaczenia w tej kolejnej serii już za tydzień. Pa, pa!